Chociaż od niedawna prawie cała uwaga mediów i fanów brytyjskiej rodziny królewskiej skupia się na trudnej przyjaźni, a właściwie rywalizacji dwóch księżnych, Kate i Meghan, to prawie trzy dekady temu podobne zainteresowanie wzbudzały inne monarchinie, Diana i Sarah Ferguson. Tylko że ich relacja od samego początku była silna i przyjazna. Zresztą zobaczcie sami. Lady Diana i Sarah Ferguson, która od czasów szkolnych nazywana była Fergie, były kuzynkami z czwartej linii. Ich matki były też koleżankami i młode kobiety utrzymywały ze sobą kontakt. Miały podobne zainteresowania i wspólnych znajomych. Diana zaprosiła też Sarę na swój ślub z księciem Karolem w 1981 roku. Księżna Wali mocno zaprzyjaźniła się z dwa lata starszą Fergie, która wiedziała o jej problemach w małżeństwie i niczym siostra otaczała młodszą kuzynkę opieką. Diana lubiła też żywiołowość i spontaniczność Sary i to ona ponoć zeswatała przyjaciółkę ze swoim szwagrem. Kiedy w lipcu 1986 roku Sara poślubiła księcia Andrzeja, Diana była zachwycona i cieszyła się, że będzie miała na dworze pokrewną duszę. Może niewiele osób wie, ale obie kobiety przebrały się za policjantki, by wedrzeć się na wieczór kawalerski księcia Andrzeja. Wówczas też role trochę się odwróciły. Diana wspierała przyjaciółkę w nauce zasad dworskich, strojów, kontaktu z mediami. Fergie napisała w swojej książce My Story: zawsze czułam się bezpieczna naśladując Dianę, była tak daleko przede mną w nauce, tak zręczną ambasadorką Wielkiej Brytanii i rodziny królewskiej. Szybko stały się nierozłączne i często wspólnie podpadały królowej, łamiąc protokół. Nawet w późniejszych latach, gdy obie przechodziły rozwody i walczyły o tytuł, majątek i dzieci, wydawało się, że bardzo się wspierają w działaniach i mają wspólny plan. Widywano je razem na wyścigach konnych lub na widowni Wimbledonu. I chociaż zdawało się, że ich więź jest silna i nieprzerwana, były to tylko pozory. Media donoszą, że księżne od początku ze sobą rywalizowały. Fergie była ponoć zazdrosna o urodę i elegancję Diany, podczas gdy jej przyjaciółka nie mogła poradzić sobie z faktem, że Sara jest w wielu rzeczach lepsza. Jak donosi Daily Mail, gorycz podsycała również rodzina królewska, która bardziej lubiła Ferguson. Szczególnie, gdy Karol zarzucił kiedyś żonie, dlaczego nie może być taka jak Fergie. Po rozwodzie Diany z Karolem w sierpniu 1966 roku, a wcześniej Fergie z księciem Andrzejem w maju tego samego roku, drogi kobiet praktycznie się rozeszły. Diana uzyskała większe odszkodowanie finansowe niż jej przyjaciółka oraz w przeciwieństwie do Fergie zachowała prawo mieszkania w zajmowanym dotąd apartamencie w Pałacu Kensington i nie ponosiła kosztów utrzymania rezydencji. Sara natomiast zmagała się z problemami finansowymi. Aby trochę zarobić, Ferguson zaczęła pisać nie tylko bajki dla dzieci, ale przede wszystkim intratne pamiętniki. W książce z 1966 roku pod tytułem My Story, chociaż nazywa Dianę przyjaciółką i bardzo ciepło wyraża się o księżnej, ujawniła jedną rzecz, która na zawsze zakończyła ich relację. Księżna Yorku napisała bowiem, że od pożyczonych przez Dianę butów nabawiła się kurzajek. Dla Diany, która szczególnie dbała o swój wizerunek, to był cios. Zraniona, całkowicie zerwała kontakt z kuzynką i przestała się do niej odzywać. Chociaż Fergie próbowała się pogodzić, już im się to nie udało. W 1997 roku Diana zginęła w wypadku samochodowym. Tak jak 30 lat temu rozpisywano się o relacji Diany i Fergie, tak dziś uważne media śledzą wszystkie ruchy Meghan i Kate. Markle jest dziś nazywana nową Fergie, bo też ma buntowniczy charakter i dość luźny stosunek do protokołu dworskiego. I podobnie jak Sara kiedyś, ma niewielkie szanse na zostanie królową. Inaczej niż Kate, która stara się jak może najlepiej wypełniać obowiązki przyszłej żony króla. Chociaż żony księcia Williama i księcia Harry'ego rzadko pokazują się razem publicznie, kiedy to się dzieje, okazują sobie szacunek. Ale nie widać między nimi zażyłości ani specjalnej radości. I podczas gdy obie miały wnieść do rodziny królewskiej powiew świeżości, zdaje się, że zamiast się wspierać, rywalizują ze sobą względy mediów, ludzi i Elżbiety II, chociaż oficjalnie są wobec siebie bardzo uprzejme. Może trochę się to zmieni, gdy Meghan urodzi dziecko, bo chociaż zdecydowała się z mężem na wyprowadzkę z Kensington, z dala od rodziny królewskiej, to już wiadomo, że będzie oddaną matką. I właśnie może na tym polu znajdą z Kate Middleton wspólny język, zresztą tak jak kiedyś Diana i Sara, dla których dzieci też były najważniejsze. Co więcej, w przeciwieństwie do swoich poprzedniczek, młode księżne mają duże wsparcie w mężach, a ich związki wyglądają na udane i spełnione. Co myślicie, ciekawscy? Czy relacja Meghan i Kate zakończy się tak jak Diany i Fergie? Czy może ta historia będzie zupełnie inna? Koniecznie napiszcie w komentarzach i nie zapomnijcie o lajkach i subach.